w astrologii za każdym razem gdy nadchodzi pełnia księżyca daje nam to możliwość ponownej oceny nas samych ta pełnia księżyca jest również uważana za księżyc bobrów ponieważ oznacza porę roku w której bobry były najbardziej aktywne przygotowując się na chłodniejsze miesiące zimy do czego zachęca nas księżyc w bliźniętach aby zachować ciekawość rozważyć możliwości i nie wyciągać żadnych jednoznacznych wniosków mowa nie tylko o zaletach ale też wadach, cechach charakteru, których u siebie nie lubimy. Pomimo dyskomfortu, jaki mogą przynieść wszelkie osobiste objawienia, istnieje możliwość uwolnienia się od złych myśli, i lub zamiast tego postrzegać je jako istotną część własnej historii. Pełnia księżyca 27 listopada 2023 roku to przedostatni taki pokaz na niebie w tym roku. Kolejną pełnię zobaczymy dopiero miesiąc później. 27 grudnia 2023 roku. Listopadowa pełnia księżyca osiągnie szczyt 27 listopada o 10,16. Listopadowa pełnia księżyca to świetny czas, aby poczuć, uzdrowić i zintegrować to, czego się uczymy pod ich jasnym oświetleniem. Ten nadchodzący księżyc daje nam szansę na pozbycie się i uwolnienie sposobów, w jakie męczymy się i marnujemy naszą cenną energię w niewłaściwych miejscach. Miej się jednak na baczności, wszystko, co zauważysz, ale zatajsz przed samym sobą wypłynie na powierzchnię w twoim życiu towarzyskim, związkach i nie tylko. Pełnię mroźnego księżyca, gdzie energia bliźniąt jest wysoce intelektualna, więc spisanie listy zalet i wad przed podjęciem decyzji o wycięciu czegoś lub kogoś ze swojego życia może być pomocne. Przemyśl wszystko, znajdź pocieszenie w dwoistości życia i pozwól sobie pozostać ciekawym tego, co lub ktokolwiek wypłynie na powierzchnię podczas tej lunacji. Dla barana pełnia księżyca w bliźniętach to czas, aby przemyśleć status swoich przyjaźni. Rozejrzyj się i zobacz, kto jest najważniejszy. Ta pełnia księżyca zachęca do przedefiniowania swojego wyobrażenia o rodzinie idealnej. Otwórz swoje serce i dom dla tych, którzy wiele dla ciebie znaczą. Pełnia księżyca w bliźniętach podkreśla twoje dobra materialne, dochody i pracę. Zachęca do zastanowienia się, czy wszystko idzie gładko, czy też konieczna jest ponowna ocena. Odczuwanie mniejszego entuzjazmu do pracy jest czasami w porządku, ale jeśli całkowicie brakuje ci celu i pasji, być może nadszedł czas na zmianę. Listopadowa pełnia księżyca może przynieść dla byka zamknięcie niektórych ważnych spraw finansowych, czy to podwyżki, nowej pracy, czy innych zachęt. Kim jesteś bliźniaku, gdy nikt inny nie patrzy? Kim jesteś, kiedy wszyscy są obok? To jest pytanie, które stoi przed tobą podczas tej pełni księżyca w bliźniętach. Część Ciebie chce iść naprzód i z dumą pokazać kim jesteś i co reprezentujesz. Kolejna część Ciebie martwi się o reperkusję. Być może jest to okazja, aby zastanowić się, że to niedziałanie powinno Cię powstrzymywać, ale czy możesz popracować nad swoim przekazem? Nadszedł czas, aby rak zrobił sobie przerwę psychiczną. Fizyczną, emocjonalną i duchową. Ciśnienie osiągnęło punkt wrzenia podczas tej pełni księżyca w bliźniętach. Prawdopodobnie jesteś w punkcie, w którym czujesz się przytłoczony. Zamiast przepychać się przez to lub osądzać siebie za to, zbadaj sposoby, w jakie możesz odzyskać kontakt ze swoim rdzeniem. Zrelaksuj się podczas ciepłej kąpieli lub wybierz się na samotny spacer po lesie. Ta pełnia księżyca to dla lwa ekscytujący czas. Daje możliwość nawiązania kontaktu z intrygującymi i inspirującymi ludźmi. Zauważysz oznaki urzeczywistnienia tego snu, takie jak rozmowa, e-mail lub znacząca interakcja. Współpraca z kimś, kto wcześniej nie był gotowy, może doprowadzić cię do rzeczywistości, na którą zawsze liczyłeś. To księżycowe wydarzenie daje dodatkowy zastrzyk pewności siebie, sprawiając, że upragnione możliwości kariery stają się bardziej namacalne. Przepaść między tym, gdzie jesteś, a tym, gdzie chcesz być, zmniejsza się, co jest wyraźnym znakiem, że twoja ciężka praca się opłaciła. Możesz zostać wyróżniony, awansować, współpracować z kimś wpływowym lub znacznie poprawić swoją reputację. Bądź otwarty na najlepsze możliwe wyniki, panno. Dla wagi talunacja może być ekscytującą fazą wypróbowywania nowych rzeczy lub zmiany paradygmatu. Możesz być stymulowany do wyjścia poza swoje obecne ograniczenia i podjęcia innych rzeczy, czy to w zakresie nauki, czy podróży. Dla skorpiona pełnia księżyca bobra w listopadzie to czas na zajęcie się rzeczami, które od dawna cię powstrzymywały. Jest to również czas na podsumowanie swoich finansów i sprawdzenie nawyków związanych z wydawaniem pieniędzy. Może to być również czas na rozpoczęcie nowego związku lub połączenie się ze swoją wrażliwą stroną. Ten cykl księżycowy polega na pogłębianiu relacji i więzi, niezależnie od tego, czy chodzi o biznes, czy miłość. Strzelec będzie starał się nawiązać znaczące partnerstwo i wspólnie się rozwijać. Ważne jest również, aby znaleźć odpowiednie dopasowanie, w przeciwnym razie możesz skończyć na dwóch różnych ścieżkach. Ta lunacja dla koziorożca polega na zajęciu się nowymi hobby, odkrywaniu nowych umiejętności i dokształcaniu się. W całym tym pośpiechu pamiętaj, aby zrobić sobie trochę wolnego i naładować baterie. Równie ważne jest skupienie się na zdrowiu fizycznym i psychicznym. Samotny wodnik może spodziewać się pączkującego romansu, podczas gdy ci, którzy są już w zaangażowanym związku, mogą zaplanować coś niezapomnianego dla swoich partnerów. Może to być również czas, aby skupić się na powiększaniu rodziny i spędzaniu czasu z bliskimi. Dla ryb księżyc Bobra może zapoczątkować okres spędzania czasu z rodziną. Nadszedł czas, aby podzielić się świąteczną radością z najbliższymi i zająć się wszelkimi nierozstrzygniętymi sprawami rodzinnymi. Zobacz też.